Liga była, to dopiero będzie. Papier, nożyczki, kamień i bęc w łeb, czyli jadę do Isamu namówić go do wzięcia udziału w nowym, najlepszym programie na YouTubie. Dobra, miało być z łapy komórką, ale okazało się, że... Znaczy okazało się, wiadomo, jestem u profesjonalisty, nie? Profesjonalna ekipa, profesjonalna banda, więc komórkę odkładamy, a bierzemy to. Nikt nie wie, o co tutaj chodzi, wy nie wiecie, o co tutaj chodzi, Szymon nie wie, o co tutaj chodzi, nikt nie wie. I co my tutaj mamy w tej magicznej torbie? Mamy jeden piszczel, zobaczymy, czy w ogóle się nam tutaj do czegokolwiek przyda. Mamy lewą rękawicę. I... mamy pudełko. Generalnie nie jest to wszystko profesjonalne, bo pudełko powinno być z moim logotypem napisane TAS Game albo coś takiego, nie? Ale jednym z moich ulubionych cytatów jest: zacznij, nim będziesz gotowy. Ja nie jestem jeszcze gotowy, ty to już w ogóle nie jesteś gotowy. Ja nie wiem, o co chodzi ogólnie. Ale przyjeżdża do mnie. Ale trzeba zaczynać, bo mi się nie chce, kurde, czekać na nim. Chłop przyjeżdża do mnie, złamana ręka. No. Widzę, że z siatki wystaje ochraniacz. Widzę w środku rękawicę. A do tego sportową torbę, przyjął mi pizgać. I co będzie jeszcze, mamy? Czekaj, jaki notatnik chyba gdzieś mam schowany? Bo notatnik też się przyda do tego, żeby zapisywać punktację. Już ci tłumaczę, o co tutaj chodzi, nie? Jest to najlepszy program, który się pojawi na YouTubie. I teraz, tutaj mamy karteczki z różnymi pytaniami. I to jest profesjonalnie zrobione. No? Nie? Diabeł tasmański, pyk, różne. Na przykład, czy kiedykolwiek coś ukradłeś, co to było? Takie pytania okay. Różne, nie? Dużo mamy pytania i teraz o co w tym wszystkim chodzi? Są dwie wersje. Możemy zagrać w rękawicy lub bez. Jaką wolisz? Chyba w rękawicy, nie? Jakby motorem mnie nie jara, nie? No. No to ty masz wobec tego mniejszą dziesiątkę. Proszę bardzo, załóż sobie dziesiątkę. Ja sobie zdejmę czapkę, zdejmę sobie okular, nie? Zdejmę sobie koszulkę, żeby się przygotować tutaj do tego poważnie, nie? Szczękę zakładać? Może założyć szczękę. Nie, zakładaj, damy radę. I teraz uwaga, o co tutaj w tym wszystkim chodzi? To jest zajebista gra, której się nauczyłem u Tomka Dylaka w klubie bokserskim. I my sobie dawaliśmy z liścia w łeb, nie? Ale stwierdziłem, że warto tutaj zrobić takie zasady, że raz będzie to liść, raz będzie rękawica, ty wybrałeś rękawicę, nie? I teraz patrzcie to. Lewa noga do przodu. A dostanę w ryj, tak, żebyśmy się chociaż dotykali palcami, żeby było tak blisko. I teraz uwaga. Gramy papier, kamień, nożyczki. Znamy tą grę, nie? Z XIX wieku z Japonii swoją drogą, Janken, coś tam. Z Dragon Ball, że kurwa, wszyscy go gadają Dragon Ball, wszyscy wiemy, o co chodzi. Teraz uwaga. Lewa ręka jest pogotowy tutaj, nie? I teraz tak. Uwaga, gramy papier, kamień, nożyce. I powiedzmy, ja wygrywam. Mam kamień, ty masz nożyczki. Przez to, że ja wygrałem, ty jesteś sędzią. Pokaż sędziego. Tu japoński sędzia, japońska gra. Witam serdecznie. Punktację Borysa 1-0, bo wygrałem. Ale uwaga, przez to, że ja machnąłem ciebie kamieniem, mam możliwość jeszcze bardzo szybko uderzenia cię w łeb. Za to, że... A ja muszę szybko gazować. Za to, że wygrałem tutaj w kamień. I ty możesz zrobić unik, możesz w jakiś sposób się zasłonić, nie? Jak ja znam kurwa szybciej od ciebie? Ale generalnie musisz szybko zareagować. Co więcej, ja wiem, że jeżeli ty wygrasz, też możesz mi jedną w łeb. Także jest, pojawia się stres, nie? I jest tutaj co, kto i tak dalej, nie? Kiedykolwiek cię trafiłem. I teraz masz tą możliwość. I teraz uwaga. Jeżeli tutaj ja wygrałem, mam 1-0. Jeżeli trafię cię w łeb, mam 2-0. Nie? I teraz zapisuję sobie sędzia na bieżąco, jaka jest punktacja. Ale uwaga. Przez to, że tu są nerwy, to czasem może być tak, że na przykład przegrasz daną rozgrywkę tutaj. Nie. I ty mnie jebniesz na przykład, mimo tego, że przegrasz. I jeżeli mnie jebniesz, ja nie zdążę uniknąć, a dostanę w łeb i będzie plask, nie? Od tego jest sędzia, to wtedy odejmuje tobie jeden punkt. O kurwa. Nie? A mogę normalnie w domu? Na bieżąco sobie to wszystko zapisujemy, nie? Ale gnój, czy ty wiesz, jak się nie zgodził? Wpisz sobie jedną tabelkę Borys, druga i samo. Będziemy do 5 zwycięstw w rozgrywce, nie? I na końcu sumujemy punktację. I teraz uwaga, co rundę. Kiedy ktoś przegrywa, czyli na przykład i samu przegrywa, zaraz to kręcimy dalej. Zostaw ten telefon! Co rundę przegrana osoba dostaje pytania z tego pudełeczka. Czyli okay. Co rundę bierzemy, ja sobie czytam. Czyli po szczale wyj, zastanawiasz się nad odpowiedzią. Okay. Na ja zadaję tobie pytanie, ty odpowiadasz na to pytanie. Czyli trochę takiego podcastu, trochę takiego balenia się po ryjach. I uwaga, na samym końcu, kto przegrał, otrzymuje karę. Okej.
wybiera sobie albo piszczel, albo rękawice. O. Przegrany. Mogę ja być przegranym. I teraz uwaga. Czemu nie? Wytłumacz, co mi się stanie. Czemu nie? I uwaga. W momencie, kiedy przegrywasz, wybierasz albo piszczel, albo rękawice. I teraz, jeżeli wybrałeś rękawice, no to odsłaniasz bebechy, no i cię walę na bebechy, nie? Jeżeli wybierasz piszczel, zakładam piszczel, no i dostajesz lowa na girę. Pasuje? Czyli teraz mój mózg musi to ogarnąć. No. Wygrywam, no. Załóżmy, ty robisz... Papier? I teraz... Przegrywam i szybko mogę cię pierdyknąć w łeb. Ty możesz zrobić... Ale tylko masz jeden strzał. Jeden strzał. Bo wiesz, ja się odsunę jeden strzał jeszcze prostego. I to w tempo, nawet nie możesz zwód na przykład i drugi raz. Teraz, bum. Szybko, akcja, reakcja. To jest zrobić nasz mózg, kurde, to jest szybko trybuje. Jak ty trafiony, to jeden punkt dla tej osoby. Jak ja trafię, to wtedy... To punkt dla ciebie. Tak. Tylko inaczej, tu wygrywam, tak. Jest punkt. Tu jest strzał, to jest dwa. Okej. Nie? Ty jak ja mam cię kurwa trafić? A mogę na przykład wiesz, przytrzymać i bierz po chwili? No nie. Jest ci... tylko bu. Od razu i wtedy na przykład ty uderzyłeś, uderz. Bu. Ja zrobiłem unik i okej, 1-0. Cztery pokazujemy. Dobra, tak. Ale... Kurwa, żebyś dozował siłę. Tak. Żebym zdążył to przyjąć. Kurwa. Gotowy? No kurwa, Agnes nokautujesz. Może jak jest dwa. Agnes na szkół, a może po szczękę mogę? Boże, mistrz papierka minożyce i... Kurwa. 3-4. No, wygrałeś! Mózg nie zadziałał! Wygrałeś? No, 1-0. Ja za! Dostanę gry! 1-0. A mogę się wziąć łapami? No ty możesz, ja nie. 3-4. Regis. 3-4. A 2! 3-2, 3-1-1. 3-4. Nie pomyślałem, dobra! Widziałeś to? Dobra, czekaj. 3-4. Boże! Ale punkty wygrywa. 3-4. Ale ja myślę, że to jest ciężkie! Wy się youtuberzy śmiejecie! No tak! Stańcie tutaj, jaki to jest stres! Ej, oba 4 wygrane! Czyli jeszcze jedno... No jeszcze 4 wygrane! 3-4. 3-4. Ojej! Ile wygrał! Wygrał! Ile jest? Dobra. Stres jest jak przed walką trochę. No, bo nie wiesz kiedy wygrał dostanie. Widzisz, nawet tak mogłeś, to nie uderzyłeś. Bo nie pomyślałem, no tak. To jest zajebiste. A jak byłeś śmieszny, bo z tymi kamieniami. No dobra, ale zapomnieliśmy jeszcze jednej rzeczy tutaj w stresie. O pytaniach. Dobra. Weź te najgorsze jakieś. Ja nie wiem, jakie to są. To ty może zacznij. Ja to pasuje. Czekaj, do czytań będzie Wojtek. Dobra. Do siebie. Gdyby pieniądze nie istniały, co byś zrobił ze swoim życiem? Kurde, najlepsze jest to, że stworzyłem te pytania, a nie do odpowiedzi, wiesz o co chodzi? Gdyby pieniądze nie istniały, co bym zrobił ze swoim życiem? Powiem wam tak, wziąłbym plecak, wziąłbym wszystkich najbliższych, których bym namówił, poszedłbym w jakiś ciepły kraj, zbudowałbym wioskę i żyłbym jak Asterix i Obelix. No, ty lubisz tak gdzieś. To bym zrobił. Uciec gdzieś jeszcze, woda, tak. Żeby była, że ci... No właśnie, ona i tak będzie była, więc nie musiałbym nagrywać takiego programu najlepszego na YouTubie, nie? Zostawcie lajka. Dobra, to czarujemy. Jeszcze jedno dla Borisa, potem jedno dla... Czarujemy tutaj pytanie. Jaka jest najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś w szkole? To znam. No, znaczy może nie jest to może najgłupsza, bo było wiele głupich rzeczy, ale jak byliśmy w podstawówce i wszyscy wychodzili z klasy, to my się chowaliśmy, nie? My się chowaliśmy gdzieś za krzesłami i tak dalej i wszyscy wychodzili z klasy, a my zostawaliśmy, nie? Wiecie co robiliśmy? Braliśmy długopisy, pluliśmy na wszystkie długopisy, jakie były w szkole i się znowu chowaliśmy po przerwie, oni wszyscy wchodzili, mieli wszyscy opuścić długopisy i każdy, kto chwytał długopis, to robił tak, nie? Że obrzydliwe. Debile. Teraz nie mogę. Dawaj mi. Czarujemy. Do jakiego czasu w historii, do jakiego momentu w swoim życiu byś się cofnął? Do mojego momentu w życiu? Tak. Na przykład, no. Zanim mi plecy jebły. Tak, no i co byś zrobił? Poszedłbym do fizjoterapeuty kiedyś wcześniej. No. Bo ja przez 27 lat siedziałem tylko i wyłącznie na dupie. Nie licząc tych, wiesz, trenowania zapasów, siedziałem cały czas na dupie i nagle wstałem, zacząłem trenować i się rozpadłem, nie? Gdybym wiedział, to zanim bym zaczął tak ostro trenować, to wziąłbym jakiegoś fizjoterapeuty, żeby raz w tygodniu mnie ogarniał, może jakieś badania bym sobie zrobił, nie? No a dzisiaj przez to, że tak jakoś dupowato się poprowadziłem, no to zaraz jak skończymy nagrania, lecę właśnie do fizjoterapeuty. Kurde, myślałem, że to będzie coś lepszego. Ja mam jedną rzecz, którą mógłbym powiedzieć, ale no. Najprawdopodobniej skończyłoby się to gigadramą na polskim YouTubie. No. I nie umiałbym się wytłumaczyć, także
powiedziałem jedną z dwóch. Lepiej plecy, dobra. Lepiej plecy, no. Niech tak zostanie. Dobra. A kto ma wiedzieć, ten wie. Czy byłeś kiedyś na plaży nudystów, jeżeli nie, poszedłbyś? Poszedłbym, dlaczego? Bo byłem buchte razy, nie? Bez kitu, byłem tak dużo razy, że to się w pale nie mieści. Dlatego, że ty, no powiem jak było, nie? Moja mama po prostu lubiła sobie tam chodzić i ogolać, opalać sobie cyce, nie? Więc jak byłem malutki, to mnie tam zabierała i od takiego mojego kasztana byłem na plaży nudystów i dla mnie to nie było nic obcego, nie? Nie widziałbym problemu, żeby tam iść, nie? Dlatego jak Borys się przebiera w szatni, to najwszystkim musisz wszystko opowiedzieć, dopiero później się ubierasz. Nie ma z tym problemu. Ostatnie. Za co nie znosisz płacić? Za to nie znoszę płacić? Za wszystko ogólnie nie znoszę płacić. Za to, co mnie naprawdę irytuje, nie? To jest... Ogólnie wiadomo, że mam inflację w ogóle, nie? Ale tej idę do restauracji, jak widzę, że za, nie wiem, piwko trzeba zapłacić 18 zł czy coś takiego, nie? To mówię, no bez przesady, wiesz, złodziej, że się czuję jak idiota i nie płacę za to. No to teraz za to. To ja powiem. Kurwa, dochodowego nigdy bym nie zapłacił. Co to jest za podatek, kurwa? Ja robię, stary, ja zapierdalam, oni mi biorą 19%, a kurwa tym leserom jebanym dają za darmo siano. No. To jest naj... Wad rozumiem. Ja bym było tego podatku 9. To bym... 9. Pojebało was, kurwa? Ja oczywiście płacę wszystkie z Borysem. To mamy i teraz ostatnia rzecz, niestety przypadło to na mnie. Z czego chcesz mi pierdolnąć? Kurwa! Ogólnie zajebiście, że mogę. Bo tak nie bałeś, nie? A wyszło zupełnie inaczej. Żeby się nie okazało, że w tym programie Borys będzie został wpierdolony. Wiesz, ja bym tak z 10 programów dosłownie wpierdolony, nie? Kurwa, wiesz co? Ty i tak na schaby nie poczujesz, nie? No to dawaj. Dawaj na schaby, ci wypierdolę. Z lewki czy z prawej? No właśnie, to nie jest przypadek, że to jest lewa ręka, nie? A, okej. Dlaczego? Żeby nie bolało. Nie. Na wątrobę. Na wątrobę. Bo wątrobę mamy, żebyście wiedzieli, mamy ją tutaj, nie? Tak więc pokazałem ci, gdzie ona jest, nie? I to jest przejebane. Bo naprawdę nie, no, wiem, tutaj bo... czysto trafić i jest gnój, nie? Wiem, Raju mi usadzał tam. Czy... Okej. Okay. 14, zaraz jestem kolejny. Nie jest. A mogę 10. Nie jest nic przyjemnego, dobra. Napnij się. Ale tak pes mogę? No kurwa możesz. Kurwa, pojebane. Taki... Ach, wiosę, ja bym ci pierdolą lepiej. Ja wiem. Zawsze ja bym ale się gorąco zrobiło trochę, nie? Nie, ja po koleżeństwu. Ja... Dziękuję bardzo. Za bardzo cię lubię, że ci przyjdę. Porożka się złamana, widziałeś, lekko mi ciasną. Także i sam wystąpił w moim pierwszym odcinku, najlepszym programie na YouTubie. Bierz meduzę, on sobie nie poradzi, kamień, papień, nożyce. Bierzemy kolejną osobę, meduza, zgłoś się. Do zobaczenia. No. Kochani, z tej strony ja i Samuel z Pompa. Tak, dokładnie, właśnie zdałem na pas niebieski. Po 4 latach od Bodzia dostałem. Jaram się niesamowicie i z racji tego dorzucam na akcję charytatywną koszulkę z moim nickiem na plecach i z podpisem moim i oczywiście Turbo Giga Gwiazdy Alfika. Witam serdecznie.